Rozpędzona miedź, rozczarowujące Widzew, a do tego kolejne piękne trafienia. Fortuna pierwszej lidze wystartowała runda rewanżowa i to wystartowała w naprawdę dobrym stylu. Zapraszamy na nasz magazyn. Oto rozkład gier 18 kolejki. Nowy lider rozgrywek, a więc Miedź, podejmował Odreopole. Z kolei wicelider Widzew grał na wyjeździe z Sandecją. Spotkanie Resowi z GKS-em Katowice zostało przełożone z powodu kwarantanny w drużynie gospodarzy. Na początek jednak patrzymy na to, co działo się w środku tygodnia. W środę nadrabiono zaległości z 6 kolejki, a wracająca po wielu tygodniach do Nowego Sącza Sandecja mierzyła się ze Skrą Częstochowa. W pierwszej połowie jako pierwsi zaatakowali gospodarze. To 10 minuta, gdy groźnie uderzał Chmiel, ale dobrą interwencją wykazał się Kos. Częstochowianie próbowali w tym meczu się odgryzać. Najpierw widzimy tę szansę Krzyżaka, po której doskonałą paradą wykazał się Pietrzkiewicz. Natomiast w tej sytuacji niewiele chybił Kwietniewski. W drugiej odsłonie długo utrzymuje się bezbramkowy remis. To już ostatni fragment tej rywalizacji. W pole karne wpada Mas, dobrze przekłada piłkę, a zahacza go Peter Bućko. Arbiter nie ma wątpliwości i wskazuje na 11 metr. Rzut karny wykonuje Mikołaj Kwietniewski i nie myli się. To drugi gol w sezonie w wykonaniu Kwietniewskiego. Drugi po strzale z 11 metrów. Niezadowolona jednak Sandecja z takiego obrotu spraw chce doprowadzić do wyrównania. Chwilę po straconej bramce uderzał Szowcic, a to z kolei groźny strzał Sebastiana Rudola, ale za każdym razem na drodze do celu stawał Mateusz Kos. Skra nie zwalnia więc tempa, zdobywa Nowy Sącz i odnosi czwarte zwycięstwo z rzędu. Teraz przechodzimy już do wydarzeń z 18 kolejki, którą rozpoczęliśmy w piątkowe popołudnie. Jako pierwsi na murawę wybiegli zawodnicy Puszczy Niepołomice oraz GKS-u Jastrzębie. W pierwszych fragmentach tego meczu do ofensywy przystąpili gospodarze. To czwarta minuta, gdy po podaniu Tomalskiego przed szansą stanął Kobusiński, ale dobrze spisał się w bramce Pawełek. Po chwili znów sprawdzony, doświadczony golkiper Jastrzębian, jednak ta główka Wojcinowicza wprost w niego. W pierwszej połowie jeszcze jedna szansa gospodarzy, znów po rzucie rożnym. Torlotu piłki próbuje przeciąć Wojcinowicz, jednak tym razem nie udało się oddać celnego strzału. W drugiej odsłonie długo brakowało klarownych sytuacji. W końcu 76 minuta, gdy rusza Puszcza. Tomalski dobrze centruje, w polu karnym jest wbiegający Cikosz, ale strzał Słowaka dobrze broni Pawełek. W ostatnim fragmencie szale zwycięstwa na swoją stronę próbowali jeszcze przechylić przyjezdni. W tej sytuacji w ostatniej chwili zablokowany został Rumin, a to uderzenie z doliczonego czasu trafiło tylko w boczną siatkę. W pierwszym meczu rundy rewanżowej padł więc bezbramkowy remis. Również w piątek grano w Legnicy. Nowy lider Fortuna pierwszej ligi na pierwszym miejscu chciał umocnić się, pokonując Odreopole. W pierwszej odsłonie, zgodnie z przewidywaniami, aktywniejsza Miedź, która dążyła do otwarcia wyniku. W 17 minucie ładna kombinacja Legniczan, uderza Luer i słupek staną na drodze do szczęścia. Zabrakło naprawdę niewiele, a bylibyśmy świadkami ładnej bramki. Kolejna okazja przed upływem pół godziny. Po cence z rzutu rożnego do przewrotki składa się Makuch, ale po tym efektownym strzale dobrze broni Kuchta. Bramkarz Odry ma ręce pełne roboty. Kolejny atak Miedzi jeszcze przed zejściem do szatni. Po podaniu Domingueza dobrze ruszył Luer, zwiódł rywali i znów skutecznie zatrzymuje swojego rywala Kuchta. Miedź nie wykorzystała swoich okazji, a na początku drugiej połowy zmiana obrazu gry, gdyż do ataku przystępuje Odra. W 47 minucie po dograniu Marca na strzał decyduje się Wróbel i piłka trafia w słupek. Będący ostatnio w dobrej strzeleckiej formie młodzieżowiec tym razem niewiele się pomylił. Kilkadziesiąt sekund później po rzucie rożnym piłka spada na głowę Marca i teraz to poprzeczka ratuje gospodarzy. O dużym szczęściu może mówić Miedź, która ze swoją akcją rusza w 69 minucie. Dominguez podaje do Macieja Śliwy, ten decyduje się na strzał, po którym piłka ląduje w siatce. Strzelcowi pomógł tutaj rykoszet i Legniczanie mogą cieszyć się z prowadzenia. W kolejnych minutach długo utrzymuje się jednobramkowa przewaga Miedzi. To już końcówka, gdy atakują raz jeszcze gospodarze. Kończy się to wszystko strzałem Czuki, który ręką blokuje Pawlik. Piłkarz Odry ogląda żółtą kartkę, a podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego będą mieli rzut karny. Do jedenastki podchodzi Patryk Makuch i pewnym strzałem podwyższa na 2-0, pieczętując wygraną swojego zespołu. Miedź odnosi kolejne zwycięstwo i po tym weekendzie na pewno zostanie na pozycji lidera. W sobotę zaczynamy od wizyty w Sosnowcu. Wracające do gry po dwutygodniowej przerwie Zagłębie mierzyło się z Arką Gdynia, która spisuje się ostatnimi czasy w kratkę. Spotkanie od ofensywy zaczynają gospodarze. W 7 minucie zza pola karnego uderza Pawłowski, ale na posterunku jest Kaiser. Arka swoją pierwszą szansę ma również przed upływem kwadransa. Po centrze z rzutu wolnego najwyżej do piłki wyskakuje Marcjanik, ale dobrze spisuje się Bielikow.
To kolejna akcja Arkowców, 5 minut później. Dobre dogranie w pole karne, gdzie jest Siemaszko, ale w niezłej sytuacji nie trafia on w światło bramki. Ta szansa może się zemścić w minucie 24. Banaszewski doskonale podaje do Szymona Sobczaka, a ten ładną podcinką otwiera wynik rywalizacji. Dobra dwójkowa akcja Sosnowiczan i podopieczni Artura Skowronka obejmują prowadzenie. Druga połowa mogła rozpocząć się w sposób nietypowy. Blisko kuriozalnego błędu był Bielikow. Nacierał na niego Kowacki, ale zdołał uratować tę sytuację młodzieżowiec w bramce gospodarzy i naprawił swój błąd. Z poszukiwań drugiego gola nie zamierza rezygnować Zagłębie. W 51 minucie niewiele z rzutu wolnego chybił Banaszewski. Po chwili jeszcze jedna akcja gospodarzy. Do siatki w podobny sposób, co w pierwszej połowie trafia Sobczak, ale tym razem słusznie, odgwizdany, spalony. Godzina gry w tym meczu za nami. Patrzymy na to podanie Gojnego, po którym główkuje Banaszewski i słupek ratuje tu Kajzera. Arka wciąż jest w grze i także zamierza atakować. W 67 minucie do siatki trafia nawet Rosołek, ale po raz drugi w tej połowie sędzia nie może zaliczyć gola. W tej sytuacji przy podaniu Kobackiego piłka opuściła plac gry. Goście do końca się nie poddają. W 87 minucie po tej centrze blisko był Kobacki, ale tego dnia Arka nie była w stanie zdobyć bramki. Po 5 kolejnych ligowych spotkaniach bez zwycięstwa Zagłębie w końcu dopisuje 3 punkty. Z Sosnowca przenosimy się do Bielska Białej. Pod Beskidzie po efektownym triumfie nad Widzewem Łódź chciało pójść za ciosem w starciu ze znajdującym się w strefie spadkowej Górnikiem Polkowice. Mecz mógł zacząć się niespodziewanie. Już w drugiej minucie przed dogodną sytuacją stanął Szmyt, ale przegrał ten pojedynek z Polaczkiem. Podbeskidzie ze swoją pierwszą okazją w 8 minucie. Zza pola karnego uderza Matthias Kale i gospodarze szybko wychodzą na prowadzenie. 1-0 dla Podbeskidzia, a kilkadziesiąt sekund później oglądamy kolejną akcję górali. Ładną podcinką kończy ją Bieroński i jest już 2-0. Przynajmniej tak się wydawało, jednak ta radość przedwczesna, gdyż po weryfikacji VAR odgwizdana została wcześniejsza ręka Joana Romana. Wciąż więc 1-0, a w kolejnych fragmentach dominują gospodarze. W pierwszej połowie nieustannie w ofensywie Podbeskidzie. Najpierw niewiele chybił Biliński, a następnie Szymański zdołał zatrzymać uderzenie Wypycha. Do przerwy 1-0, a w drugiej połowie kolejne ataki Spadkowicza z PKO Ekstraklasy. W 50 minucie piłka znów pada do siatki Polkowiczan, cieszy się Podbeskidzie, ale ponownie po sygnalizacji VAR-u trafienie to nie zostaje uznane. Mimo tego zespół trenerskiego duetu Jawny-Dymkowski się nie zniechęca. W 56 minucie w roli głównej Skale i podobnie jak w pierwszej połowie nie daje on szans Szymańskiemu. Podbeskidzie dopina swego i ma 2 gole przewagi. Sytuacja Górnika jest zła, ale pogorszyła się jeszcze bardziej przed upływem godziny, gdy po drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić Magdziak. Gospodarze zamierzają to wykorzystać i dążą do kolejnych trafień. Tutaj widzimy potężny strzał Bierońskiego, a chwilę później piłka w polu karnym spada na nogę Kamila Bilińskiego, a ten sytuacyjnym uderzeniem pakuje ją do siatki. Najlepszy snajper Fortuna pierwszej ligi podwyższa na 3-0, a to jeszcze nie koniec popisu górali. W 79 minucie po dograniu Janoty na raty bramkarza Górnika pokonuje Titas Milasius i po akcji rezerwowych jest już 4-0. Po ograniu w takich samych rozmiarach Widzewa teraz Podbeskidzie w równie efektowny sposób rozprawia się z Beniaminkiem z Polkowic. Czas na wizytę w Kielcach, gdzie Korona formalnie w roli gościa grała ze Skrą Częstochowa. Patrzymy na pierwszy strzał podopiecznych Dominika Nowaka już w pierwszej minucie, ale nie najlepiej przymierzył tu Sierpina. Inaczej było w minucie 13. Zza pola karnego dobrze uderzył Frączczak, sparował piłkę Kos, ale przy dobitce Dawida Błanika nie miał już szans i ściągnięty już w trakcie sezonu Sandecji zawodnik otwiera wynik. Jak najszybciej piłkarze Korony chcą pójść za ciosem i powiększyć swoje prowadzenie, ale tym razem po podaniu Frączczaka niecelnie uderzał Łukowski. Po chwili odpowiadają rozpędzeni przecież goście. Z dystansu uderza Stromecki, broni ten strzał Forenc, ale znów dobrze dobija piłkę Maciej Mas. 2 podobne trafienia w tym spotkaniu i w Kielcach mamy remis. Korona stara się odzyskać swoje prowadzenie jeszcze przed zejściem do szatni. Najbliżej celu po strzale z rzutu wolnego był Frączczak, ale piłka po niewielkim rykoszecie odbiła się od słupka i wyszła poza plac gry. W drugiej połowie ciąg dalszy ofensywy Kielczan. Na strzał z pierwszej piłki w tej sytuacji decyduje się Jacek Podgórski i oglądamy pięknego gola. Nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję Mateusz Kos. Skra zaskoczona takim obrotem spraw, zamiast atakować musi jednak dalej się bronić. Widzimy jak naciera Błanik, przytomne odegranie do Marcina Szpakowskiego, a ten na raty popisuje się skutecznym strzałem. 3-1, no i wydaje się, że pasa Częstochowian dobiegnie końca.
Beniaminek nie zamierza się jednak poddawać. Na kwadrans przed końcem po centrze z rzutu wolnego okazję miał Brusiło, ale nie zdołał jej wykorzystać. Korona swój triumf chce jeszcze przypieczętować. W 90 minucie mocny strzał Łukowskiego paruje kos, a w doliczonym czasie kontratak Korony po podaniu Petrowicza strzałem do pustej bramki. Kończy to Jakub Górski. Kielczanie pewnie ogrywają więc skrę 4-1 i tym samym kończą serię 4 kolejnych zwycięstw klubu z Częstochowy. Dwa kolejne spotkania to niedziela. Najpierw jesteśmy w Łodzi, gdzie doszło do starcia dwóch drużyn o sporych ambicjach, a więc ŁKS-u z GKS-em Tychy. Pierwsze fragmenty wyrównane. W 20 minucie atakuje ŁKS. W pole karne centruje Dominguez. Dobra wrzutka, z której zdołał skutecznie skorzystać Maciej Radaszkiewicz. Widzimy, jak blisko skutecznej interwencji był Jałocha, no ale nie zdołał odbić uderzonej przez napastnika łodzian piłki. Tyszanie z odpowiedzią ruszają 5 minut później. Do piłki przed polem karnym dopada Kozina, ale jego strzał broni bramkarz. W 34 minucie podwyższyć swoje prowadzenie mogli gospodarze. Po nie najlepszym wybiciu z woleja uderza Pirulo, ale przenosi futbolówkę ponad poprzeczką. Do przerwy więc jednobramkowa przewaga ŁKS-u, a w drugiej połowie znów szczęścia szuka Pirulo i w tym przypadku do celu zabrakło naprawdę niewiele. To już ostatni kwadrans tego spotkania. W 76 minucie zza pola karnego inny z Hiszpanów, Javi Moreno, ale tym razem zdołał interweniować Jałocha. Goście nie zamierzają wracać do domu bez punktów. W 85 minucie w pole karne centruje Steblecki. Jeszcze nie koniec tej akcji. Malec wykłada piłkę Nowakowi i jakimś cudem nie ma bramki. To była wymarzona okazja do wyrównania, no ale nie udało się strzelić gola. ŁKS szybko sunie natomiast z odpowiedzią. Do bezpańskiej piłki dopada Maciej Wolski, strzela i jest 2-0 dla gospodarzy. Mnóstwo szczęścia przy tym strzale, gdyż tor lotu piłki zmienił jeszcze Wołkowicz, czym uniemożliwił skuteczną interwencję swojemu golkiperowi. ŁKS udanie otwiera więc rundę rewanżową. Ważny dla układu w dolnej części tabeli mecz w Głogowie. Chrobry podejmował zespół Stomilu Olsztyn, a przed tym spotkaniem obie ekipy dzieliły tylko 3 oczka. Pierwsza akcja gospodarzy w 15 minucie. Po centrze Ziemana z grania Turskiego strzela Żuchowski, ale bardzo dobrze broni to Krzysztof Bąkowski. W kolejnych fragmentach groźniejszy był natomiast Stomil. Najpierw w 21 minucie Rejman dobrze uruchomił żwira, ale udanie skrócił kąt Leszczyński, a dobitka remisza minęła bramkę. Kilka minut później z dystansu huknął z kolei Tecław i Chrobrego uratowała poprzeczka. Tutaj kolejna szarża gości. W pole karne wpada Fundambu i zostaje tam nieprzepisowo zatrzymany. Stomil będzie więc mieć jedenastkę, którą wykona Łukasz Moneta. Popatrzmy, strzał zawodnika Stomilu, ale wyczuł jego intencje Rafał Leszczyński i zdołał uratować swoją drużynę przed utratą gola. Trwa więc fatum olsztynian, którzy w tym sezonie zmarnowali wszystkie 4 rzuty karne. Chrobry ze swoją akcją rusza w 34 minucie. Po podaniu Żuchowskiego błąd popełnia Czajka, a skutecznie korzysta z tego Hubert Turski. To pierwszy gol Fortuna pierwszej lidze wypożyczonego z Pogoni Szczecin młodzieżowca. A my patrzymy już na fragmenty drugiej połowy. W 65 minucie szansę na doprowadzenie do remisu miał Mikita, ale nie potrafił zaskoczyć Leszczyńskiego. 4 minuty później na strzał z dystansu decyduje się z kolei Dominik Piła. Potężna bomba, po której bez szans był Bąkowski. Chrobry odskakuje w ten sposób na 2 gole, a sytuacja Stomilu staje się już bardzo trudna. Goście nie byli w stanie odpowiedzieć, a w doliczonym czasie kropkę nad i mógł postawić jeszcze 17-letni debiutant Eryk Pieczarka. Ostatecznie Chrobry pokonuje Stomil 2-0. Kolejkę zamknęliśmy w poniedziałkowe popołudnie. Sandecja Nowy Sącz, która chciała zrehabilitować się za środową porażkę, gościła zespół Widzewa Łódź, który też miał sporo do udowodnienia. Jako pierwszy przed szansą w tym meczu stanął Daniel Villanueva, ale Hiszpan przegrał ten pojedynek z Pietrzkiewiczem i nie zdołał zdobyć swojej pierwszej bramki na polskich boiskach. Kolejna szansa łodzian w 21 minucie, gdy piłkę kolegom z doskonałej pozycji wykładał Guzdek, ale żaden z nich nie potrafił skierować jej do siatki. W kolejnych fragmentach cały czas stroną przeważającą Widzew. Tutaj strzałem zza pola karnego sprawdzona czujność Pietrzkiewicza, natomiast kolejne uderzenie autorstwa Tanżyny okazało się niecelne. To już doliczony czas pierwszej połowy, gdy łodzianie podkręcają tempo. Zobaczmy na tę efektowną wymianę podań, którą skutecznym strzałem kończy Dominik Kun. Naprawdę piękna akcja, którą sfinalizował były zawodnik Sandecji. Po golu do szatni 1-0 dla Widzewa, a w drugiej odsłonie gospodarze próbują odmienić losy tego spotkania. Jeszcze przed upływem godziny gry strzał Janickiego blokuje Tanżyna, a piłka wychodzi na rzut rożny. Po chwili jest jednak interwencja systemu VAR, dosyć długa analiza, po której arbiter decyduje się ostatecznie podyktować rzut karny dla Sandecji. Do jedenastki podchodzi Damir Szowszcz i pewnie doprowadza do wyrównania.
Chcą pójść za ciosem podopieczni Dariusza Dudka po tym zdobytym golu. W 67 minucie kolejna akcja. Sowszyć doskonale podaje do Błażeja Szczepanka, a ten nie marnuje swojej szansy. Sandecja odwraca więc wynik i teraz to Widzew będzie musiał odpowiedzieć. Mimo to chrapkę na kolejne trafienia ma Sandecja. W 73 minucie piłkę do bramki pakuje Dikow, ale ten gol nie mógł zostać uznany z powodu spalonego. Naprawdę duże emocje w Nowym Sączu, bo Widzew rusza tuż przed końcem czasu podstawowego. Po podaniu Kuna wymarzoną szansę ma Paweł Tomczyk i wprowadzony z ławki napastnik wpisuje się na listę strzelców. W Nowym Sączu jest już 2-2, ale do końca jeszcze kilka minut. To czas doliczony, gdy Dominik Kun, który zdobył w tym meczu gola i zanotował asystę, złapał jeszcze do kompletu drugą żółtą kartkę i przedwcześnie opuścił boisko. Wynik nie uległ już zmianie, a Sandecja z Widzewem podzieliły się punktami, co pozostawia niedosyt po obu stronach. Tak wyglądają wyniki 8 spotkań 18 kolejki. Aż w 5 meczach komplet punktów zgarniali gospodarze, a więc ŁKS, Miedź, Podbeskidzie, Zagłębie oraz Chrobry. U siebie wygrała też Korona, no a remisy padły w Niepołomicach oraz w Nowym Sączu. W tabeli na pozycji lidera umocniła się Miedź Legnica, która ma już 3 punkty przewagi nad drugim Widzewem. Za plecami Łodzian ciasno, na miejscach barażowych klasują się kolejno Korona, Podbeskidzie, Sandecja oraz ŁKS. Ciasno jest też w dole tabeli. Tuż nad strefą spadkową są Stomil oraz Puszcza, natomiast pod kreską na ten moment Zagłębie, Górnik, a także GKS Jastrzębie. Kolejne trafienie w klasyfikacji strzelców dopisuje na swoje konto Kamil Biliński, który ma już 13 goli. Za jego plecami z 8 bramkami znajdują się Szymon Sobczak oraz Patryk Makuch, którzy również w minionej kolejce wpisywali się na listę strzelców. A następny weekend przyniesie nam przedostatnią kolejkę Fortuna pierwszej ligi w tym roku. W 19 serii spotkań dojdzie m.in. do starć GKS-u Tychy z Resowią, Gieksy z liderującą Miedzią czy Widzewa z Zagłębiem Sosnowiec. Będzie więc naprawdę ciekawie. Tymczasem my zapraszamy kibiców Fortuna pierwszej ligi na piątek, gdy w naszym magazynie po pierwsze podsumujemy rozegrane w środku tygodnia zaległe spotkania, ale odniesiemy się też do tego, co czeka nas w przyszłości. Subskrybujcie więc nasz kanał i bądźcie na bieżąco z tym, co dla Was przygotowujemy. Do usłyszenia.